Siemanko, cześć, witam, Hunt 10 na 10 z alternatywnej postaci. Będziemy dropić oczywiście szczypce, które tutaj stoją w okolicach, no tej dziewiątki, tak mi się wydaje, no bo te szybko pewnie zlecą i będzie znowu 9 z hakiem i ta cena tak będzie tutaj stać. Jeżeli chodzi o ustawioną cenę na postaci, no to jest 8900 i przy tym pozostanę. Jeżeli kogoś interesuje droga, to teraz. To teraz tą drogę właśnie widział i jestem tak naprawdę na miejscu. Mam zamiar tutaj się trzymać właśnie tego skrawka i wychodzić tutaj do góry, żeby po jakieś tam pojedyncze bloodcraby zabijać. Spakowałem się jak myślałem, że będzie git. 160 potek, reszta poleciała do końca kapa w arrowki. Czy to mi wystarczy? Nie wiem, zobaczymy. Odpalamy szybko prejka za kartki oczywiście. Chyba na złym slocie odpaliłem, ale kij z tym. A nie, jest ok. Dobra, no to mamy już tutaj wszystko załatwione. I lecę sobie tutaj zabijać te bloodcraby. Resetuję analyzer. W sumie się nie zaliczył ten jeden pierwszy bloodcrab, ale nieważne. Jedziemy, zobaczymy jak będzie. No i mamy pierwsze szczypce. Tyk. Drugie szczypce. Na pewno to będzie lepszy hancik, trzecie, lepszy hancik niż na szele od żółwi. Kolejne szczypce. Szczypce. Numer 6. Siódme. Zabite 77 akurat. 18 minut. Ósme. Dziewiąte. Dyszka. Jedenaste. Może jeszcze będzie akurat z tych dwóch coś jeszcze. O! No i jest. 12, ale 13 to już nie. Też byłoby za dobrze, ale ogólnie przebiliśmy się przez stoka. Wydaje mi się, że ogólnie takie stoka na taki level 30 minut to jest spoko wynik. 13. No i kolejne. 15. 16. 16 w sumie. Może 17 od razu? Nie. No ale już mamy. 18. Może do końca uda się jeszcze dwa wydropić i będzie pełna 20. 19. I zostało 5 minut. Może się uda. Jeszcze jeden. No i ostatni, bo tu godzinka wybiła. I tyle. Tak to wygląda. Niestety nie udało się wydropić 20. Chociaż jeszcze tutaj się będą respić. A tak, jak będę sobie gadać już tak, jeżeli chodzi o taką mowę końcową, to jeszcze można sobie pozabijać. Dlaczego by nie? Może akurat ten 20 spadnie. Jeżeli chodzi o dostępy tutaj i questy i tak dalej, to wszelkie spoilery macie w opisie. Zabite no 221. Jeżeli chodzi o taką pełną godzinkę na preju, 163k profitu, wydaje mi się, że to jest no dobry wynik jak na taki level i ogólnie jak na dostępność tej miejscówki, tak, bo umówmy się, tutaj nie ma nic takiego trudnego wielce, co by nas mogło zaskoczyć. I tyle, dziękuję za oglądanie, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę,
subskrypcja też mile widziana i widzimy się w innych, na innych materiałach. Cześć, cześć!